Witam z tej strony Altum Polska. Dzisiaj montujemy klamkę elektroniczną TT-Lock VGBL1 Pro. Jest oczywiście u nas na stronie. My wrzucimy link do, pod filmem będzie link do tego produktu, w ogóle do TT-Locków. To jest strona zewnętrzna. O klamce nie będę mówił, bo wkrótce tylko powiem, że jest otwierana pinem, kartą zbliżeniową, brelokiem lub smartfonem, programowana smartfonem. Dzięki bramce Wi-Fi można sterować zdalnie. I dlatego to tak wygląda, my już przygotowaliśmy sobie wcześniej tą klamkę. Tu przykręciliśmy odpowiednie śruby do takiego setu montażowego. Te sety też są u nas na stronie. Dlatego, że montujemy to do takich drzwi Dierę, a w drzwiach Dierę nie ma możliwości przejścia tutaj, przewiercenia po bokach orzecha klamki, jak to zwykle w europejskich zamkach jest, że tu po bokach klamki, w tych zamkach wpuszczanych mamy otwory technologiczne na właśnie jakieś rozetki, takie rzeczy. Tak w drzwiach Dierę tego nie ma, no i dlatego stosujemy właśnie takie rozwiązanie, takie płyty montażowe. No i tu trzeba wykonać otwory, żeby właśnie ominąć zamek i przykręcić tymi płytami montażowymi zamek do, tą klamkę elektroniczną do drzwi. Więc ja teraz wiercę i zaraz Wam pokażę, jak to później zmontujemy, jak to wygląda. No i teraz mamy otworowania. To jest na wylot oczywiście. Tam na drugą stronę. No i teraz wkładamy, ja włożę zaraz klameczkę tutaj i pokażę Wam dalej, jak to będzie już po skręceniu wyglądało. Dobra, mamy na razie założony, tak z tej strony jest założona klamka z tą płytą montażową. I od tej strony jest założone, teraz musimy tylko odpowiednio dociąć kwadrat klamki i zapiąć elektronikę, która wchodzi w tą stronę i będzie gotowe. Dobra, i tak wygląda założone. Tu jeszcze folika jest tylko do zdjęcia, ale to już klient zdejmuje, nie ruszamy. I na razie jest jeszcze bez klapki. Klapkę tu się tylko przykręca dwiema śrubkami. Cztery baterii AAA. Nie ma ich w komplecie, pamiętajcie. No, tak wygląda. Już sobie działa. Teraz tylko programujemy i później zamknę ładnie klapkę i wszystko powinno być elegancko. Jeszcze pokażę na koniec, jak będzie działać. Oczywiście pobieramy aplikację TT-Lock. Nie wiem, czy tu jest w instrukcji gdzieś to napisane. No i jeszcze tutaj będziemy podłączać bramkę Wi-Fi. Dzięki której oczywiście mamy zdalne, możliwość zdalnego zarządzania zamkiem, że o tym należy pamiętać. O, i tu jest dekielek. No dobra, programujemy i zobaczymy, jak będzie działać końcowo. Już mamy zainstalowany zamek i otwieramy 1, 4, 7, 8. O, widzicie? Elegancko działa i oczywiście gdyby jeszcze Pan mógł pokazać w aplikacji, jak otwieramy tam kłódeczką. Wróćmy sobie do głównego. Widzicie, tak wygląda główny template. A tak działa otwieranie. O, i on już jest. Myk. I nawet nie trzeba go wzbudzać, nic nie trzeba mu robić. Tylko tak się otwiera. Bardzo fajna klamka, słuchajcie, bardzo funkcjonalnie działa. No to jest nowa wersja. My już montowaliśmy VGBL1, te starsze, a to jest nowa wersja po prostu. VGBL1 Pro. Tak? Chyba Pro. Jakoś tak to się nazywa. Także, no i oczywiście breloki tutaj też działają, tak? Także wpisujemy kod, hash, zasprzęglony i już rozprzęglony. No to tyle, moi drodzy. Zapraszamy na stronę. Dodamy pod filmem link do okuć klamek i bramek
do tych urządzeń TT-Locka i zapraszamy do konsultacji. Niedługo montujemy kolejne, to też pewnie jakiś filmik nagramy.